i miałem zajęcia w Politechnice w Opolu, a w Raciborzu miałem wielu przyjaciół, nawet daleką rodzinę. I tak się złożyło, że miałem wykład chyba w drugim dniu trwania powodzi. Można było dojechać do Politechniki od strony tej zewnętrznej, tam teraz jest obwodnica. Tam było stosunkowo bezpiecznie. I weszliśmy na budynek Politechniki i przez lornetkę oglądaliśmy jedno z osiedli nad Odrą w Opolu. I woda sięgała do pierwszego piętra, a na dachach ludzie grillowali. Musieli coś jeść. Było cięty gaz, nie było najczęściej prądu i trzeba było jakoś sobie radzić. Panie premierze, coś szczególnego, co wykonali sami uczniowie. Otóż kultowy statek, który nazywa się Kędzierzyn, w latach 50. pełnił służbę w kraju i poza granicami. Wydaliśmy w sumie około 5 miliardów złotych, proszę pamiętać. To są ogromne środki, bo wtedy były to wszystko środki z budżetu. Nie było żadnych problemów, żeby przeprowadzić to przez budżet. Powołaliśmy jako jedyny rząd specjalnego ministra, który zajmował się wyłącznie likwidowaniem, naprawianiem skutków powodzi. Dziękujemy brawa. Na zawodzenie jeszcze uścisk dłoni.